Kampus. Kampus. Hello, hello, hello. Hello. Kronika wypadków filmowych. To my. O! Słyszałeś numer przed? Co był przed chwileczką? Co no, właśnie to... się skończył? Tak, kiedy mało byłem śpisz? W tym pomieszczeniu, nie miałem wylewu jeszcze, więc słyszałem ten numer, tak. No to a propos naszej audycji filmowej, mogę potwierdzić. No. Ostatnio kiepsko się wysypiałem, bo próbowałem jak najwięcej obejrzeć wieczorami, no a ja mam taki problem, że zasypiam. No na stojąco. Niemalże, więc od razu zasypiam, ale potem budzę się w środku nocy no, i gra tym, co, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ja też walczyłem ze snem ze 3 razy, to prawda. No i fatalnie się czułem następnego dnia, kiedy byłem taki właśnie wybudzony w środku nocy przez telewizor czy coś takiego. Postanowiłem podnieść sobie jakość snu i mniej oglądać, za to wcześniej się kłaść. I CBD. I o co B. I w ogóle... Też można. Polecam. To jest niesamowite, jak się docenia dobre samopoczucie, kiedy masz złe samopoczucie i wiesz dokładnie, z czego wynika, że nie zastanawiasz się, kurde, dlaczego się dzisiaj źle czuję. Wiem dokładnie. To pewnie jest odkrycie typu każdy to wie i każdy tak miał, jak ale przyjemniej jakoś... jest coś zjeść, kiedy jesteś głodny. Najlepiej smakuje. Też tak myślałem, ale właśnie, a jednego wieczorem się nałożyło jeszcze jak to. Woda smakuje, jak ci się chce pić, jest taki upalny dzień, pijesz tą wodę, myślisz sobie, to jest lepsze niż Coca-Cola Original. Jak jest gorąco, to jest niedobrze, jak jest bardzo zimno, to też, ale słuchaj, również odkryłem, znaczy znam to, wiem to o sobie, że też nie zasypiam przy filmie, kiedy jem. Coś jest do chrupania, no nie? No i kupiłem sobie pudełeczko oliwek. Ale to nie chrup oliwek, wiesz, ziomek, to by źle na zęby robi. I zjadłem całe pudełko tychże przysmaków i następnego dnia... No. Co? Nie, bo ja też jem dużo oliwek i nigdy nie miałem nic po oliwkach. Totalnie miałem jakąś taką niestrawność, że chodziłem jak struty. Ale struty. Byłeś chyba struty po prostu. Ale co to były za oliwki? Drylowane czy niedrylowane? Zielone z pestką? Nadziewane migdałami albo aha, coś takiego. No. Bo to wiesz, no im bardziej są przetworzone, ja zasadniczo tych przetworzonych nie kupuję, bo mi nie smakują. Nie? Oliwka taka wydrylowana nie ma smaku prawie. Ale no, duża, dobra, taka zielona oliwka z migdałem czy tam z czymś jest smaczna, tylko że to głównie smakuje połączenie tego. Ale po takich zwykłych oliwkach z pestką też potrafiłem ich zjeść, najeść się normalnie wieczorem oliwkami. Mega dużo soli, to jeszcze więcej pewnie niż w popcornie. To prawda. Ale tak, różne rzeczy się robi, żeby nie zasnąć jak materia. Jak odkryłem, że po tych, że rodzynki działają tak jak śliwki na przykład suszone, nie? Że jak zjesz za dużo rodzynek, to później oczyszczasz się w sposób. Ale w rodzynkach też i w ogóle w suszonych, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale jest to audycja filmowa, w suszonych owocach są te takie jakieś związki siarki, coś takiego. No ale to drożdże są na skórkach. I od tego masz sensacje żołądkowe przeważnie. No ta śliwka, wiesz, i one są jeszcze wysuszone, więc to jest no, stężone. To się nigdy nie przydarzyło, żebym się tak przejadł rodzynkami. Jest dużo ludzi, którzy twierdzą, że nie Stanach powinno Zjednoczonych się... W Stanach jest coś takiego. Widziałem ostatnio znowu jakiś taki fragment takiego filmu o tym, że kręcą film. Jest film o filmie i na koniec jest taka uroczysta premiera i tam leją masło z dystrybutora na... Tak. To jest coś, co u nas jest niespotykane, ale także się masło leje do popcornu. Do popcornu i można i też rodzynki w kartoniku jako przekąska oraz czekoladę Hersheya. Ale nie, to są rodzynki w czekoladzie. Raisinets. U nas też to jest, tylko nie ma takiego, wiesz, tak jak w Stanach wszystko ma swój brand, nie, bo jest produkowane przez jakąś firmę, która wokół tego może brand to im jakoś tak się nostalgicznie też kojarzy, że o, kiedyś jedliśmy rodzynki jako przysmak. Ale nie, są to rodzynki, no nie wiem, może tam to były rodzynki, ale przekąską w kinie popularną w Stanach są rodzynki w czekoladzie, a u nas jest rzeczywiście popcorn o smaku masła, czyli taki maślany, ale nie leje się na niego bezpośrednio masła. O! Dziękujemy. Piszecie do nas pod numer 886-971-971. Dziękujemy za to. Napisał słuchacz, rodzynki są dobre na zgagę, jak ktoś nie chce łykać środków farmaceutycznych. To ciekawe. Miałem kolegę, mamy wspólnego kolegę, który twierdzi, że najlepiej na problemy żołądkowe jest zjeść słone paluszki
oraz popić kolką. No, Coca-Cola rzeczywiście dobrze robi, ale czy słone paluszki jakoś w tym pomagają, to nie wiem. I rodzynek na zgagę też nie próbowałem. Ale on również zamiast węgla zjada okay. Przypalone kiełbasę, i kiełbasę. Tak. Jest także. To węgiel. Nie wiem, czy medyczny, ale węgiel. Dzisiaj zapowiedziany w zeszłym tygodniu program poświęcony serialowi Lord of the Rings, jak niektórzy nazywają. Lord of the Rings, Rings of Power. Lord of the Rings. Że znudzony, tak? Tak. Okej. Okay. No, Rings ciekawe. Of Power, nowy serial Amazonu. O samym serialu ja mam bardzo dużo przemyśleń w ogóle takich ogólnych wokół tego, nawet chyba więcej niż to do samego serialu, zwłaszcza, że były go dwa odcinki i tak jak nie chciało mi się mówić więcej o rodzie Smoka w tym kontekście, to wynikła, to już wiesz co, o rodzie Smoka to mogę powiedzieć tylko tyle na razie, że chyba też chciałeś się do tego odnieść, że, czy mówiłeś mi o tym dzisiaj, że wykwitły, że pismaki, że tak powiem, się odniosę do tego, różnej maści, zrobiły sobie z tego content, że opowiadają każdy kolejny odcinek, który wychodzi, więc tak. Widziałem streszczenia trzeciego odcinka Rodu Smoka, co mnie absolutnie nie interesuje, bo gdybym chciał się dowiedzieć, co było w Rodzie Smoka, to bym sobie po prostu go obejrzał, ale chyba tak cicho jest trochę o tym serialu, że się pojawiają takie rzeczy, jak fani dostrzegli nieścisłość taką, że król w jednej scenie nie miał dwóch palców, a w drugiej scenie miał zaklejoną zieloną taśmą i jeszcze nie usunięte w postprodukcji te swoje prawdziwe palce, które nie zostały obcięte i tutaj dostrzegli taką nieścisłość. No, słynny kubek Starbucksa. Powiedział, że usuniemy to niedługo i coś. No tak, pewnie ludzie teraz lecą, żeby to zobaczyć. I moim zdaniem to jest... tą słynną wersję z zielonymi palcami. Tak, green celowa taktyka. Fingers version. I to się pojawi w ciekawostkach, o których nie wiedzieliście o grze o tron lud Smoka, które... Ja takie podsumowanie na YouTubie oglądałem, jak było jeszcze Better Call Saul, gdzie koleś właśnie przechodził odcinki scena po scenie i mówił różne rzeczy takie, że no tutaj to jest odniesienie właśnie do tego, że tam, nie wiem, trzy sezony temu ktoś powiedział coś i teraz ta sytuacja ma swoje rozwiązanie, albo że ten, nie wiem, notatnik, którego użył, czy nie wiem, ten kawałek szkła, który wpadł, to był ten kawałek szkła, który ktoś tam wcześniej stłukł, co jakby było raczej do zauważenia przez spostrzegawczych widzów, a jak to oglądałeś raz, mogłeś tego nie zauważyć i potem, ale są też po prostu takie podsumowanie odcinków, że ktoś siedzi i tak scena po scenie, no nie leci oczywiście w tle serial, ale fragmenty lecą w tle i on mówi, no tutaj ten bohater powiedział temu drugiemu coś, a później poszedł porozmawiać z innym bohaterem. I jaki jest sens oglądania tego, to już nie wiem zupełnie. W każdym razie tak jak... Może omija nas właśnie coś, na czym moglibyśmy... Epokowego. Tak, zbić tonę kapusty, tak jak let's play. No właśnie tak, ludzie się śmieli, no. Po co mam oglądać kogoś, kto gra w grę, jeśli mogę w nią grać? Właśnie pewnie powiedzieliśmy jakąś taką piętrową głupotę, śmiejąc się z tych ludzi, którzy komentują odcinki. Ale tutaj ludzie nie dostrzegli takiego społecznego wymiaru tego, nie? Że ludzie spotykają się, ktoś tam, nie wiem, gra w grę, a na czacie i w ogóle w tej społeczności kipi rozmowa i w ogóle ludzie się spotykają, administrują, rozmawiają o tym, co on robi i o różnych jakby memicznych sytuacjach zrozumiałych dla tej grupy. Rzeczywiście na etapie wtedy, kiedy to po prostu ktoś wgrał w grę, no to jak ci się nie chciało grać, jak już nie chciałeś być tak bardzo nieaktywny, żeby grać w grę, to mogłeś popatrzeć, jak ktoś inny gra w grę. Ale tak jak nie chciało mi się mówić o dwóch pierwszych odcinkach nowej Gry o Tron, tak wydaje mi się, że ten Władca Pierścieni, nowy, Pierścienie Władzy, to jest wydarzenie tak epokowe, już w ogóle zaczynając w takim razie rozmowy na ten temat, bo kwadrans programu już minął. Uważam, że zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o samym tym, co w serialu mogliśmy zobaczyć, dla mnie najbardziej bolesną konstatacją z tych Pierścieni Władzy jest to, że uważam, że jest to niesamowicie stracona szansa, przynajmniej tak wnioskuję i nie sądzę, żeby to się zmieniło, stracona szansa na
zmianę kultury, na stworzenie dzieła, które skieruje kulturę na trochę inne tory. Ponieważ jest to serial, który mówi się tam o $500 milionów. Jedni mówią pół, drudzy mówią, że nawet miliard. Moim zdaniem to jest serial z nieograniczonym budżetem, ponieważ Amazonowi zależy bardzo na tym, żeby zbudować sobie wiarygodność w tym segmencie, zbudować siebie jako autentyczną konkurencję i tą odnogę VOD i w ogóle wideo bardzo wzmocnić. Kupili bardzo mocną własność intelektualną, w którą zdecydowali się zainwestować bardzo dużo, więc tak naprawdę... Największą chyba, jeśli chodzi o fantazy. No. A fantazy jest teraz w takim mainstreamowym, kasowym nurcie, jakby najważniejszym. Ten serial konkuruje bezpośrednio z największym kulturowym w ogóle fenomenem ostatnich lat, czyli Grą o Tron, która w ogóle ostatni finałowy odcinek tego sezonu, one będą miały tego samego dnia, czy w tym samym tygodniu. Więc to jest, idą jakby łeb w łeb coś, co przywróciło HBO na mapę i co miało szansę Amazon w ogóle na tą mapę wprowadzić. I uważam, że jest to niesamowicie stracona historia. Dlaczego? Dlatego, że wzięli się za rzecz, która jest bardzo trudna, ale która daje ogromną szansę. To znaczy Tolkien, tworząc te historie, które oni ekranizują, czyli trochę niedokończonych opowieści, a trochę Silmarillionu, nie tworzył tradycyjnej, fabularyzowanej historii. On tworzył, jakby to się nazywa, mitopeja. To znaczy, on był kulturoznawcą i lingwistą. Kultura angielska znajduje się w takiej dość nietypowej sytuacji, znajdowała się wtedy, kiedy on te dzieła tworzył, kiedy żył w ogóle, kiedy dorastał, że była dominującą globalnie kulturą, a jednocześnie Anglikom, w ogóle tym ludom zamieszkującym Wyspy Brytyjskie, wyrwano pewien kawałek kultury. To znaczy najazd normański na początku drugiego milenium spowodował, że na Wyspach Brytyjskich ta zupa kultur, czyli tam celtycko-starogermańskich, nie miała tych swoich tradycyjnych opowieści takich wczesnośredniowiecznych. Tego, co jest Sierotką Marysią, czy u nas tym, na czym bazuje chociażby Sapkowski, czyli leszych, driad i wróżek leśnych, jakichś lich różnych. U nich w związku z tym, że kulturę tradycyjną wysp zastąpiła kultura francuska po najeździe normańskim, co na przykład ma dalej pomniki swoje w języku, gdzie zwierzę na polu i zwierzę na talerzu ma różną nazwę, to znaczy wół to jest ox, ale kiedy jest na talerzu to jest beef, czyli bœuf francuskie, to nie mają tej części kultury. Ona jakby mają taką przerwę po prostu. To, co na przykład jest bardzo silnie w kulturze skandynawskiej. Wszystkie te historie o trollach, różnych leśnych zwierzątkach magicznych, to jest właśnie pewien fragment kultury, który nie zachował się po prostu. Został wymazany przez kulturę normańską, starofrancuską. I Tolkien, tworząc Silmarillion, ze świadomością tego jakby, że to jest właśnie ta mitopeja, to znaczy jest tworzona z intencją stworzenia pewnego mitu, tworzył właśnie takie staroangielską mitologię o rycerzach, elfach, niziołkach, które miały swoją kosmogonię, miały swoje różne heroiczne dokonania i władców, którzy wyrastali i upadali, a w związku z tym, że był jakby rzeczywiście mistrzem w tym, to stworzył taką mapę różnych elementów, w których gdyby ta para, te $500 milionów poszła w gwizdek tego, żeby zatrudnić ludzi, którzy wokół tego stworzyliby coś rzeczywiście awangardowego, to ja mam wrażenie, że jako, że kultura jest pewną taką sinusoidą, my się znajdujemy w tym momencie albo na dnie, albo na szczycie pewnego takiego bardzo cynicznego momentu kultury, gdzie jesteśmy bardzo mocno rozczarowani wszystkimi takimi heroicznymi historiami i bohater musi być antybohaterem jednocześnie. Lubimy właśnie antybohaterów. Ta nawet superbohaterska kultura, która jest teraz dominująca, jest trochę tęsknotą za tym, a trochę jest w niej jednocześnie bardzo silny nurt tego, że to wszystko jest właśnie takie komiksowe, że to w rzeczywistości nie ma szans istnieć, że ci bohaterowie też są zmęczeni, rozczarowani tą swoją superbohaterskością. Dobry bohater
nie jest do końca dobry, bo takie jest życie, że ktoś, kto jest na świeczniku, no tak, za chwilę, za chwilę dostanie w twarz swoimi starymi tweetami albo wyciągnie mu się z przeszłości oczywiście, jakąś... To ma też odbicie w rzeczywistości, w każdym razie, że wiesz, deplatformujemy ktoś, i depomnikujemy wiele... Gdyby wydarzyło się to, o czym mówisz, czyli ktoś z takim, no to mega podejściem, można by powiedzieć naukowym, wziął się za to, żeby pozbierać to i spróbować to wskrzesić. Nie miałby stworzyć z tego coś nawet, na dzisiejsze czasy. Nie miałby nawet grosza na... nie dostałby w ogóle grosza. Ale finansowania dostał, stary, to... i czytałbyś to w WordPadzie. Wiesz, no, no, i ale, może nawet ale gdzieś wzięli to istnieje. Się za to. Może w momencie, nawet w którym wzięli to na tapet, to te historie Tolkiena jakby... Tolkien Władcę Pierścieni stworzył z potrzeb Maciek, czysto... Ale to jakby motywacji ci, czysto merkantylnych. Te to znaczy, prawa do tego dzieła kupiło najbogatsze dziecko na osiedlu. No okej. Okay. To jakby, które... No, Nie zrobi z tego awangardowego dzieła, tylko no, trochę postrzega to tak. Już wygrałem, no tak. Bo nie ma tego Warner, bo nie ma tego Netflix, bo nie ma tego Peter Jackson. Mam to ja. Już wygrałem. To jedno. A teraz to wydoję. I no. Ja nie mam nic przeciwko, bo też to jest tak, że właśnie najlepszą zabawkę w całym sklepie kupiło najbogatsze dziecko jakby w dzielnicy. Do konia potrzebujesz jeszcze jockeya, nie? A my... Mamy o tyle szczęścia, że przynajmniej możemy zobaczyć, jak tą najlepszą zabawką z tego sklepu z zabawkami ktoś się bawi, bo tak to byśmy oglądali ją tylko zza szyby i byśmy sobie marzyli o tym, jak by to mogło być, gdyby jakby móc się tym bawić. A teraz przynajmniej zobaczymy, jak wygląda trochę tego świata. Podoba mi się, nie podoba mi się. Ktoś fajny komentarz napisał gdzieś tam, to pewnie nie jedna osoba, do tych wszystkich ludzi, którzy sobie roszczą jakby prawo, żeby powiedzieć, nie tak to zrobiłeś, zniszczyłeś dzieło Tolkiena. No, takich ludzi będzie bardzo dużo. Nikt no to... nie jest jakby, że on nie zniszczył dzieła Tolkiena. Jeżeli chcesz czytać dzieła Tolkiena, one są, one nie zostały spalone, on ich nie, jakby Bezos tego nie zabrał sobie i wszystkich kopii nie no. trzyma pod kluczem i nie wiesz, mówi, dlatego ja mówię, to że to możecie oglądać. Dlatego ja mówię, że to jest stracona szansa, a nie, ja uważam w ogóle, że mówienie, że jakieś dzieło zabija czyjeś, wiesz, dziecięce wspomnienia, czy to jest głupota. Znaczy, że twoje dziecięce wspomnienia są oparte na jakichś bardzo kruchych fundamentach i nikt ci tego nie powinien móc odebrać, ponieważ to jest tak naprawdę przepuszczone też przez ciebie. To, że ty to obejrzałeś jest już jakby oddzielnym dziełem. Nie dostali praw do Silmarillion i niedokończonych, czy dokończonych opowieści nie jest na tym oparty. Ja wiem, że to jest tak inspirowane, piąte przez dziesiąte. Jasne, ale jednak nawiązuje do tego i nie jest stworzone to, co zacząłem mówić, że Władca Pierścieni został stworzony z takich czysto merkantylnych pobudek. To znaczy, żeby stworzyć książkę, która zarobi dużo pieniędzy, która znalazła wydawcę i głównie też dlatego, że jako kontynuacja Hobbita, który był bardzo dużym hitem, ale tutaj... To będzie ważna rzecz, bo... Tak, skończył się podkład. Władca Pierścieni był jedynym takim dziełem już sfabularyzowanym przez samego Tolkiena. Takim, które można było po prostu zekranizować. Inne fragmenty tego świata, trzeba między nimi podopisywać różne rzeczy, które stworzą z nich historie interesujące i angażujące. To znaczy, trzeba im dodać wszystkie te rzeczy, co ktoś jadł na śniadanie, dlaczego to jadł, którędy podróżował, na czym, jakich tam trzeba miał przyjaciół się, ze sobą, ponieważ są to historie Fangandira, syna Frajna, który żył w 1600 roku swojego życia, wykuł jakiś pierścień, czy tam odziedziczył piękny klejnot, którego mu wszyscy zazdrościli, z którego powodu wybuchła wojna. A niestety tych niuansów twórcy tych dwóch odcinków przynajmniej ewidentnie nie rozumieją. Jakby próbują stworzyć bardzo konwencjonalną, przygodową historię, która jak oglądałem zwiastuny, to miałem wrażenie, że to będzie w ogóle serial dla młodzieży.
jak teraz to oglądam, to mam wrażenie, że nie do końca on jest dla młodzieży, on jest tak trochę dla wszystkich, czyli dla nikogo. Dlaczego, to porozmawiamy o tym jeszcze za chwilę w szczegółach, ale... Piszecie jeszcze, no ja się trochę z tym zgadzam. Walczyłem mocno, na 3 raty chyba oglądałem to. W ogóle miałem doskonały pomysł pierwszego wieczora, czyli w zeszły piątek. Czy oba obejrzysz? Że zaprosimy znajomych, którzy też mają dzieci i dzieci będą się bawić razem, a my będziemy oglądać sobie, narobimy sobie żarcia i będziemy to oglądać. Po pierwsze, dzieci chciały to oglądać, no nie, no dobra, no to zobaczymy, jak pójdzie. I pierwsze jakieś sceny takie, gdzie Galadriela opowiada o tym, jak jej brat został zabity, powiedzmy, w walce z złym Sauronem. Już tak mówię, dobra, dzieciaki, idziecie oglądać coś innego. Chciałem im włączyć coś na Disney Plus. Ale nie wyszło to dobrze i chyba skończyło się na tym, że siedziałem z dzieciakami w innym pokoju i oglądałem Lilo i Stitch, a cała reszta ze współczucia mówi, dobra, nie oglądamy tego, niech sobie Grzegorz też obejrzy. W każdym razie muszę to zobaczyć jeszcze raz, bo ten taki, to posiedzenie, kiedy faktycznie stwierdziłem, dobra, teraz to oglądam na stówę, obejrzę i teraz oglądałem Fotosy, na Filmwebie, to się okazuje, że nie kojarzę niektórych w ogóle scen, więc gdzieś musiałem przyciąć. Jest dużo scen takich, które niezbyt zapadają. Jest dużo scen i dużo postaci, które niezbyt zapadają w pamięć, więc jak oglądałem drugi odcinek parę dni po pierwszym, to się ciągle zastanawiałem, czy ta postać, poza Elrondem, który wygląda jak Zenek Martyniuk i Galadrielą, która jest ewidentnie główną postacią, ale która została obsadzona przez chyba bardzo nieciekawie. Dziwne są jej losy. Właśnie tutaj mam jakieś braki, bo jej losy są opowiedziane tak mega skrótowo, że bez zdradzania, ale w pewnym momencie ona dowiaduje się, że nastąpi przełom w jej życiu i to jest trochę rozdarta z tego powodu i odchodzimy na razie, nie wiem, przenosimy się do innej krainy i z innymi bohaterami mamy do czynienia i nagle wracamy i ona już jest u progu w zasadzie tej życiowej zmiany, więc nagle decyduje i omija nas zupełnie cały proces i proces myślowy, tak, że ona się bije z myślami, że ona się przygotowuje. Kulminacja pierwszego odcinka przychodzi tak to takie kompletnie dziwne. A potem jest rozciągnięte mega, że ona jakby to, co się później z nią dzieje, mam tu trochę z tym problem. Z kolei na przykład wątek takiej wioski, gdzie też inne elfy widzimy i wioskę ludzi. Jest jednego taki... jednego elfa. No, elfa i ludzi. Tak, to się dzieje w innym też miejscu. Jest taki serial, był taki serial, ja go oglądałem, pierwszy sezon i mi się on podobał na Amazonie. On się chyba nazywał Koła Czasu czy coś tak takiego. Myślałem. Tylko na to właśnie... I to był taki serial dla młodzieży. Tak, przygodowy. I miałem stary, totalnie taki, to skojarzenie, ten wątek taki, że tutaj ludzie, jakieś bestie się pojawiały. No to jest takie właśnie te Koła Czasu. Przychodzą dobre elfy, pomagają, ale ludzie są nieufni. Sprawia to wrażenie takiej niedzielnej telewizji przedpołudniowej, która jest dla młodzieży starszej, czyli no troszeczkę musi mieć dreszczyku jednak, ale jednocześnie dla dorosłego widza jest czymś takim zupełnie z niewykorzystanymi różnymi okazjami do opowiedzenia czegoś ciekawszego. Dobra, w szczegółach za chwilę więcej. Jeszcze tylko streszczę, tutaj napisał do nas słuchacz, że a propos skandynawskich troli poleca kreskówkę Hilda. Ona jest na Netflixie, ja ją oglądałem, też trochę zastraszna dla mojej córki, ale bardzo fajna animacja, taka bajkowa. I to na razie tyle. Piszcie do nas 886-971-971. Co sądzicie o Władcy Pierścieni, Pierścieniach Władzy. I zapraszamy na muzyczną perełkę, ucztę w zasadzie. Tak. Szukaliśmy czegoś, co połączy muzykę, która mogłaby się pojawić w Radio Campus i Władcy Pierścieni. I znaleźliśmy mixtape, mashup Wu-Tang Klanu i ścieżki dźwiękowej do Władcy Pierścieni. Witamy i zapraszamy w 7:30. Maciek Małek i Grzegorz Koperski. What is this new devilry?
I bust that nigga ass right now. Ain't no but none of them niggas can't fuck. What? Nigga, you could never fuck me, my nigga. Dirt fuck you up right now. Go back to the shadow. Ain't no motherfucker, Joe. Know who you talking to? Old dirty bastard. You know what I'm saying? I'll fuck you up right now. Been took in that. I keep MCs looking at. I drop signs like Crosby dropping babies. Enough to make a nigga go crazy. In the G building, taking all types of medicines. Your ass thought you were better than a son. I keep planets in orbit while I be coming with deeper and more shit. Enough to make you break and shake your ass as hot today. Rhyme good as a tasty cake mix. This style, I'm acid in. Niggas catching headaches. What? You need aspirin? This type of pain you couldn't even kill with might or fuck around, get sprayed with Lysol in your face like a can of mace, baby. It's just burning my fucking out, you know me? How? I don't even like your motherfucking profile. Give me my fucking shit. Wow, that scene and heard. No one knows, you forget. Niggas be quiet as cat. Now you know nothing before you knew a whole fucking lot. Your ass don't wanna get shot. A lot of MCs came to my showdown. Then watch me put your fucking ass low down. And you can go below zero without a doubt. I never been taken out by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure how to pull a fucking gun trigger. I said, get the fuck out of here. Nigga wanna get too close to the utmost. But I got stacks that'll attack any whack host. Introducing your fuck that nigga's name. My hip hop drops on your head like rain. And when they're rapping, it falls up my rhymes hardcore. That's why I give you more of the roar. Tell them that I got what was out the spot. MCs, I'll be burning, burning hot. Whoa, ho, ho. Let me like slower with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Nigga, get up, act like a pig, try to hold shit. So I'll take your ass out quick. The mic's I'm had it, my nigga. You can suck my dick. If you wanna step to my motherfucking web. Bow, 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 blown to death. You got shot, cause you knock, knock, knock. Who's there? Another motherfucking hard rock. Slacking on your mouth, cause raw's what you lack. You wanna react? Bring it on back. Yeah, shame on you when you stepped up to the old dirty bastard. Brooklyn, sir. Shame on you when you stepped up to the old dirty bastard. Brooklyn, sir. Brooklyn, sir. Shame on you when you stepped up to the old dirty bastard. Brooklyn, sir. Shame on you when you stepped up to the old dirty bastard. Brooklyn, sir. Shame on you when you stepped up to the old dirty bastard. Brooklyn, sir. What? Wu-Tang vs. Love of the Rings, Enter the Fellowship, Barlock, come on, na tej płytce również Shame on Nazgul, Bring the Uruks, Wu and Back Again, Wu-Tang Killa Spiders i parę innych bangerów, z których mam nadzieję jeszcze przynajmniej jeden nam się uda wcisnąć w dzisiejsze audycje. Tak. Wracając w takim razie do rzeczy, do tematu Rings of Power. Swoją drogą Wu-Tang versus Lord of the Rings to jest też dobre podsumowanie różnej krytyki, która pojawia się wobec napisał do nas słuchacz, bo prosimy was, piszcie, co sądzicie o Pierścieniach Władzy. Napisał słuchacz, Pierścienie Władzy to straszny gniot, więcej będę mógł powiedzieć dopiero jak je obejrzę. Więc no, może jest coś w tym, co, tak, że krytyka sypnęła się. A propos tej krytyki, może trochę słówko. To ja zacznę. Moim zdaniem to się da oglądać. Ma to, drugi zwłaszcza odcinek jest dużo lepszy i się bardziej klei, jesteś w stanie go bardziej śledzić. A niestety stworzył się wokół tego serialu, tak jak wokół wielu ostatnio dzieł kultury, takich, które były bardzo oczekiwane, a które, wokół których udało się stworzyć takie odium, że w ogóle są zdradą na fanach. Czyli na przykład tam, nie wiem, druga część The Last of Us, ostatnia część Władcy Pierścieni, że
ludzie próbują, zwłaszcza pewną taką YouTube'ową popularność, zdyskontować teraz na tworzeniu kontentu o tym, jaki to jest po prostu kompletna porażka, dając coraz bardziej clickbaitowy tytuł, po prostu wymyślając coraz bardziej piramidalne metafory i zarzuty i analizując różne ruchy Amazona, że tam Amazon nie pozwala przeglądać recenzji na IMDb poniżej 6 punktów, jeżeli dasz Rings of Power, to są niewidoczne recenzje. Do Gomułki porównują Bezosa. Tak? Widziałem, tak, takie i no. Że tutaj i to, na równi stawiają... Mam wrażenie, że jest to już oderwane od obiektywnej jakości, czy sukcesu, czy braku sukcesu tego serialu, a internetowa społeczność i w ogóle ten taki kultura 5 ostatnich minut, tego, że jesteś na czymś bardzo nośnym z ostatnich dni, bardzo dużo zbudować, nie wiem, sobie kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji nowych, albo kilkaset tysięcy wyświetleń, bo ja sam widzę, obejrzałem parę filmików o tym, że Pierścienie Władzy są nieudane i teraz przy każdym odświeżeniu głównej strony YouTube'a dostaję w tych trzech kolejne. Pierwszych, najważniejszych, jakąś sugestię kogoś, kogo nie znam zupełnie. Często to są polskie kanały, często to są angielskojęzyczne kanały. Sugestie, wideo, które jest poświęcone tylko temu, że właśnie Lord of the Rings, kompletna klapa, drugi odcinek, było tak, jak myślałem. Czy może być jeszcze gorzej? Jeszcze gorszy niż pierwszy odcinek. I jakby ja wiem, że w tych wideo... Co my robimy tu? Właśnie robimy mniej więcej to samo. Rozmawiamy o tym aktualnym temacie. No nie, no ja starałem się trochę jakby nadać temu szerszy kontekst. I tak jak mówię, przede wszystkim, jeżeli chodzi o pocztówkowo, to znaczy są stopklatki z tego serialu, które wyglądają absolutnie niesamowicie. I ludzie, którzy odpowiadają za tworzenie tych takich establishing shotów, wide shotów, tego jak mamy te rzuty tego Śródziemia, one wyglądają no niesamowicie. Tylko to są screensavery. Czasami trochę gify screensaverowe. Po czym od razu bardzo często przeskakujemy do jakiegoś małego pomieszczenia, w którym są dwie postaci, które ze sobą rozmawiają. Nie ma tego, co było u Jacksona, że bohaterowie... Tak jak masz stolicę Rohanu, która jest na tym płaskowyżu na samym środku. No poczekaj, może będą takie rzeczy. Może będą. Na razie nie ma, mimo tego, że obejrzeliśmy tych elfickich miast ze 3 czy 4. Gondolin, Lindos, Kazakdun. Kazakdun wewnątrz wygląda niesamowicie, aczkolwiek wygląda trochę za bardzo jak gra komputerowa, ale rzeczywiście... Ta scena, gdzie wchodzą i ciągną, nim jest, to jest taka scena, których brakuje. Tak jak wjeżdżali właśnie do stolicy Rohanu, że jechali najpierw tym płaskowyżem, później wjeżdżali przez bramę, jechali po wzgórzu, wspinali się do drewnianej twierdzy, która była siedzibą władcy. No to wyglądało niesamowicie i widać było, że stworzył to ktoś z wizją i ze świadomością spektaklu. Tego, co jest potrzebne do stworzenia spektaklu, napięcia takiego wizualnego w każdej scenie. Nie tylko scenie, w której coś się dzieje, ale w której jest akcja po prostu, ale że każda scena, nawet właśnie kiedy po prostu przedstawiamy nowe miejsce, też musi mieć swoją dramaturgię. Tutaj po prostu mamy przepiękne ujęcie, które nam pokazuje, po czym już gadka szmatka. Jest też ten serial wypełniony takimi scenami, gdzie bohaterowie idą na spacer i znajdują się w ogóle gdzieś na drugim końcu Śródziemia nagle. Podróż Elrondy i Celebrimbora do Kazadun właśnie tak wygląda, że Elrond mówi: potrzebujemy sojuszników w twoim przedsięwzięciu. No właśnie te skróty są ten takie mówi, straszliwe. Tak, to prawda. Po czym nagle są przy drzwiach miejsca, w którym we Władcy Pierścieni podróżują tam przez 3/4 pierwszej książki, od drugiej strony. Ale... Orły. Powinni pokazać już od razu orły, że wszyscy tymi orłami mają aplikacje, wzywają orły, odstawiają je w losowych miejscach i są po prostu... Ja chciałem poruszyć taki wątek, no te dziwne skróty są. Można trochę narzekać. Ja się cieszę, że jest coś do oglądania takiego, co mnie trochę ekscytuje. Mimo wszystko oglądam to. Nie jest to... Ja mam mocne postanowienie obejrzeć wszystkie odcinki, jak się będą pojawiały. No pewnie. To myślę, że to warto. Z kolei... No dobra. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym, co poruszyłeś. Czyli te słabe recenzje. To jest ciekawe zjawisko, czyli skrzykniesz odpowiednio dużą grupę ludzi i jesteś w stanie zbombardować złymi recenzjami cokolwiek, no nie? Od
mówimy tutaj oczywiście o filmach, czyli komuś się to po prostu nie podoba, ten tak zwany nurt woke, który uważają, że tutaj jest trzeba napiętnować. Nie tylko o to chodzi. No dobra, nie tylko, ale już jakby kiedy tylko ogłoszono ten serial, może kiedy pojawiły się pierwsze fotosy, były te takie negatywne komentarze na Twitterze i było wiadomo, że będzie to rzecz, z którą trzeba się mierzyć. I teraz dochodzimy do tego, że przez lata działania internetu powstawał ten system, że internet jest dla wszystkich i że dużą wartością są te recenzje ludzi, czyli nie wiem, co mam oglądać, no to patrzę, jak to jest oceniane. I dużo wysiłku prawdopodobnie kosztowało deweloperów, czy też projektantów, serwisów, czy w ogóle były to serwisy, które oparte były całe na tym, że ludzie będą oceniać różne rzeczy i inni ludzie będą tam przychodzić, żeby zobaczyć, jak to oceniać. Więc ludzie, którzy tworzyli filmy, stwierdzili, hej, to jest ekstra, zrobimy fajny film i ludzie będą go super oceniać i dzięki temu, że istnieją te serwisy, my będziemy mieli ekstra promocję za friko. To może w ogóle wciągnijmy te serwisy do siebie. My tu będziemy pokazywać, my tu mamy zbiór filmów i przy każdym damy taką łatkę. Zobaczcie, w tym serwisie ten film dostał taką ocenę. Dzięki temu robota jest za nas zrobiona. Wiemy, co polecać Koperskiemu, bo on ogląda tylko filmy z ratingiem powyżej 6 punktów. Ekstra zrobione, tylko że nikt nie przewidział, że to może wypalić im w twarz. Czyli ten czasem bardzo zdeterminowany tłum ludzi. Relatywnie mała grupa ludzi. To znaczy w Filmwebie na przykład ten serial ma ocenę widzów 4,5, czyli niską relatywnie, na podstawie 6,5 tysiąca ocen. Więc relatywnie niewielka grupa ludzi, czyli powiedzmy 2000 osób, która się skrzyknie na jakimś forum, czy w przypadku IMDb jest to rzeczywiście po prostu napędzane twitterowymi hashtagami, YouTube'owymi filmikami, zdominuje. To jest coś, co jest zdecydowanie problemem. Review bombing i to, że relatywnie niewielka grupa ludzi jest w stanie wpłynąć bardzo mocno na wyniki w tych serwisach, które chociażby w Wikipedii są podawane w każdym, przy każdym dziele w dziale critical reception i tam audience and critical response, jest ogromnym problemem. Mówiliśmy o tym na przykład przy Metacriticu, że Metacritic ma te procentowe oceny, ale tak naprawdę jest zero-jedynkowo, to znaczy jest fresh albo nie jest fresh. Jeżeli coś jest fresh, to warto to obejrzeć, jeżeli nie jest, to szukam dalej. W Rotten Tomatoes, czyli takim serwisie, który się opiera na tym, serial Pierścienie Władzy ma ten rating krytyków i publiczności. I krytyków jest bardzo wysoki, chyba tam 8 coś, a publiczności jest mega, mega niski. I teraz nie będzie to jakby, trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Dlaczego? Bo ani w jedną, ani w drugą stronę, kiedy się przejaskrawi temat, nie będzie to jakby z korzyścią dla filmu i dla oglądających, dla jakby ludzi, którzy konsumują tę kulturę. Czy jest to nieobiektywne? Czyli cel tego jest zatracony. Takie spolaryzowane, powiedzmy, społeczeństwo będzie się ze sobą ścierać również na tej płaszczyźnie, czyli właśnie nie podoba mi się, że krasnoludzka kobieta nie ma brody, dajemy jedną gwiazdkę i koniec. I w ogóle nic innego nie bierzemy pod uwagę. Z kolei ktoś powie, tu nie ma reprezentacji, Azjatów. Tak, na przykład. I już minusuje to od startu. I nikt nie chce zostać potraktowany w ten sposób, ani podejrzewam te osoby, które uprawiają ten bombing ocenowy, też wolałyby, żeby pojawiały się filmy, które im się oczywiście podobają, ale one mogą się nie pojawić z tego powodu, że ktoś inny zrobi review bombing produkcji, które są skrojone pod nich.
I producent powie, wiesz co, no nie opłaca mi się trochę wydać 50 miliardów, bambilionów dolarów na coś, co w ogóle zobaczy jakaś garstka ludzi, no nie taka jak zamierza, może nie garstka, ale ludzie nie pójdą do kina na to, jak będą słabe recenzje. Albo jeszcze powodu... właśnie start mojego dzieła zdominuje głównie dyskusję o tym, że są beznadziejne oceny, że ludzie się skrzykują, żeby je słabo i nie ma dobrego, oceniać. Nie ma na razie dobrego rozwiązania, bo już od dawien dawna cenzuruje się trochę recenzje, czy jest embargo recenzji. Niektórzy dziennikarze dostają wcześniej materiał, żeby sobie mogli go zrecenzować, zobaczyć, żeby recenzja wyszła w jakimś tam określonym dniu, ale czasem daje się embargo na to, dopóki właśnie masy nie złapią się na marketing i nie pójdą gdzieś tam do kin i dopiero później się wypuszcza recenzję. Tutaj przyjęto podobną strategię. Ponoć Amazon wprowadził takie trzydniową kwarantannę na oceny nowe, napływające, żeby można było sprawdzić, czy oficjalnie, czy to nie są boty, no wiadomo, ale trochę chyba nie chodzi o to. Więc są podejrzenia i krzyczą właśnie obrońcy wolnego słowa, że to jest cenzura, że nie wolno tak robić. Więc no chyba nie ma na razie dobrego rozwiązania. Żyjemy trochę w takim czasie, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w internecie wszystko można powiedzieć. Tylko... Więc na przykład jak ktoś powie, że fryzjer go źle ostrzył i akurat jest popularny, no to ludzie nagle... walą na Google'a i dają jedną gwiazdkę recenzji. Kończą czyjś biznes praktycznie, bo to tak z pato streamerami na przykład było, że ktoś te dowieźli mi zimnego kotleta, więc do tych 20 tysięcy widzów mówił, oceniajcie go źle na Google'u. I biznes był w ciągu miesiąca zamknięty, nie? Bo miałeś po prostu... Tylko to jest... Historia ciekawa. Ta twoja metaforyczna zabawka, po prostu ktoś bierze tą zabawkę, psuje ją, czy używa ją wbrew temu, jak ona powinna być używana, po czym jak przychodzisz i zabierasz mu ją, albo mówisz, używaj jej tak, jak powinna być używana, to on mówi wolność słowa i że nie powinieneś... Oczywiście w pewnym sensie jest to wolność słowa, tylko mamy tutaj w tych review serwisach mamy dwie szale wagi. To znaczy, z jednej strony wolność słowa, że możesz ocenić każde dzieło tak, jak chcesz, a z drugiej strony celem tego jest pewna demokratyczna egalitarność. To znaczy, że każdy ma do tego dostęp, każdy może to ocenić, w związku z tym kworum, które zbieramy, idealnie ma się złożyć z grupy ludzi, z których równie duża grupa się zbierze tych, którzy są urażeni tym, że Tolkiena brzydko przedstawili, urażeni tym, że jest czarnoskóra księżniczka i czarnoskóry elf, zachwyceni tym, że w ogóle jest ekranizacja Władcy Pierścieni, zachwyceni tym, jak to świetnie wygląda, niezadowoleni z tego, że Elrond wygląda jak Zenek Martyniuk, zachwyceni z tego, że wygląda jak Zenek Martyniuk i że z tej ogromnej grupy ludzi zrodzi się autentyczny konsensus, że wejdzie ktoś za, nie wiem, 2 lata, kto o tym serialu właśnie usłyszał, albo kto się w końcu zdecydował i powie, no dobra, to jak ten serial był oceniany już po czasie, po tym jak to się wszystko przewali i będzie mógł zobaczyć rzeczywiście jakąś uśrednioną, demokratyczną opinię grupy ludzi. Nie jest to w tym momencie to taka może, sytuacja. Ale jest to sytuacja absolutnie zafałszowana. Może my też trochę stajemy, jesteśmy adwokatami diabła w tym momencie, no bo teraz pomyślałem sobie, jak powiedziałeś o tym Zenku Martyniuku. Teoretycznie można by powiedzieć, że Disco Polo kiedy weszłoby na YouTube'a, no to w twoim światopoglądzie... To by ty, Koper, powinno zostać... się wydaje, że nie ma Disco Polo na YouTubie? Nie, że w momencie, w którym weszło Disco Polo na YouTube, to myślisz sobie, kurde, przecież jeżeli... Bo póki ono leciało w telewizji, no to można było udawać, że hej, to jest ekstra muza, no nie, słuchajcie tego, ale wchodzi do internetu i myślisz sobie, ludzie będą przecież dawać łapki w dół. No ale będą jest minusować. Dużo ludzi, którzy lubią Disco Polo, no więc oni dają łapki w górę. No ale wydawałoby ci się, że no jest powiedzmy Zenek Martyniuk i jest gdzieś tam, nie wiem, Leonard Cohen, nie? I że ludzie wybiorą jednak tego drugiego. Ale
I nie słyszysz czegoś takiego, że, znaczy, może tak jest, że Zenek Martyniuk mówi, kurde, YouTube, ocenzuruj mi te komentarze, może wyłącza komentarze pod swoimi filmami, tak, a może wcale nie. Może po prostu trzeba powiedzieć, Jeff Bezos, wyluzuj się, nawet jak będą minusowe komentarze, no to jeżeli twoje dzieło jest dobre, no to się obroni. Stracisz trochę milionów dolarów, może też nie zbiedniejesz za bardzo, wyluzuj znaczy, się. Stary, nie? To jakby tutaj court is in session, problem, sprawa jest problem, nadal otwarta. Czy przypadkiem nie będzie tak, że za rok Amazon powie, że Władca Pierścieni był dużym sukcesem, bo ta cała chryja wokół niego sprawiła, że ludzie postanowili, zakładam konto na Amazon tam Prime Video, żeby zobaczyć, o co chodzi, że nie wiedziałem w ogóle, że będzie taki serial, wszyscy o tym gadają, muszę sam sprawdzić. To jest jakby... To jak z tymi paluchami obecnie... w Rodzie Smoka. Ja chciałem jeszcze tylko przytoczyć, bo poczytałem trochę sobie o tym i znalazłem case odwrotny. Znaczy, może nie odwrotny. Również na Prime jest serial, kojarzysz taki film Ich Własna Liga? Z Geną Davis, tak. Madonną, o pionierkach, czy o dziewczynach, które stworzyły swoją drużynę baseballową i tam Tom Hanks jest też serial grał. Teraz, tak wiem. I jest teraz serial na Prime. I on początkowo również został zbombardowany. Jego recenzje były zerowe, czy tam jednogwiazdkowe. Z tego powodu właśnie on został okrzyknięty takim właśnie sztandarowym przykładem tego wokenessu, że tam się nagle okazało, że jest to serial LGBT i w ogóle o, kropna to rzecz i trzeba to zminusować. Po czym już ja na przykład jakby poczytałem trochę o historii tego i czytałem też wywiad z Rosie O'Donnell, czy tam przytoczone jej kwestie. Rosie O'Donnell grała w filmie w latach 90., to był chyba 90. rok, czy 93. Ich Własna Liga. I ona mówi, że no, historia ta jest oparta na prawdziwych wydarzeniach i oni się spotykali z ludźmi, którzy z tymi kobietami, które w czasie tam II wojny światowej to się działo. Jeszcze miały te 80-90 lat i opowiada, i mówi, przytoczyła taką historię, że spotkały się razem z tą panią, którą odtwarzała Rosie w jej mieszkaniu i ona jej przedstawia swoją współlokatorkę. Mówi, o, współlokatorka, a jak długo razem mieszkacie? A 27 lat. No więc ona mówi, że to było już wtedy, jakby taka była materia, tak to było napisane, to znaczy napisane było inaczej, bo w latach 90. nie było do tego takiego klimatu, żeby można było jawnie powiedzieć, że no, jakby postać grana przez Rosie wtedy była po prostu lesbijką. A czy Ross, przepraszam, nie miał żony, która od niego odeszła? No nie było takiego klimatu. No więc pierwszą dziewczyną Walta White'a? Teraz ponoć są właśnie, pojawili się wtedy obrońcy tego, że no jak to zrobiliście z fajnego filmu o sporcie, film, serial LGBT plus i pojawia się kontrofensywa do tego bombardowania komentarzy i skrzyknęli się ludzie, którzy plusowali mocno. Tak, to już było przy Kapitan Marvel z Brie Larson, że było bardzo więc dużo, że się... był najpierw szturm tych, którzy mówią, że nie będzie nam Brie Larson zabierała naszych superbohaterskich filmów, po czym różowo-włosi się skrzyknęli i odbijamy ten bastion, pokażmy, że kobiety to wszystko mogą po prostu, jeździć na słoniach nawet mogą i tak się tam ścierali. Nie wolno jeździć na słoniach. Marvel tylko zacierał rączki, bo kretyni się bili z kretynami o to, żeby gigantyczna korporacja mogła zarobić wielkie pieniądze. Kończąc o Władcy Pierścieni, bo ja chciałbym... serio? Żartujesz chyba. Sprawdź to, Koper. No bo... co mam powiedzieć w tym temacie? Ciekaw jestem po prostu, ciekaw jestem. Bo chciałbym wywód na koniec zrobić. Ogólnie uważam, że serial jest jak na razie nieudany w tym sensie, że powinien być... No, miałem wobec niego dużo większe oczekiwania. Jest miałki, ciężko za nim nadążyć. Główna postać jest nieinteresująca i jej perypetie, które powinny być kołem zamachowym, są nie wciągające i jakby umykają zupełnie. Jest z jednej strony za dużo wątków, z drugiej strony te wątki się zupełnie nie łączą, przynajmniej jak na razie. Mam wrażenie, że
będą dążyć do tego, żeby jakoś połączyć to z zekranizowanym już Władcą Pierścieni. To znaczy, że zakończenie tego serialu ma być przygrywką do tego, co się działo, ale ciężko im będzie to zrobić, bo jak na razie zaczęli od historii, które są mocno oderwane i mocno dalekie, a poza tym, to do czego dążę, to to, że scenarzyści trochę nie rozumieją tego, co było sensem i niuansami, które czyniły tą prozę i czyniły te historie wyjątkowymi. To znaczy, na początku tego serialu jest, oni próbują zrobić to, co zrobił Władca Pierścieni w pilocie, że pierwszą sceną jest taka historia świata, która wprowadza w ogóle w konflikt i wprowadza nas w ten świat. We Władcy Pierścieni było to zrobione absolutnie genialnie. Uważam, że ta sekwencja rozpoczynająca, która pokazuje pierwszą wojnę o pierścień, pokonanie pierwszego Saurona, później zdradę brzemię Sildura i Golluma, który odkrywa i wracamy do Hobbitonu po przedstawieniu całego tego świata, jest niesamowita. To znaczy ludziom, którzy znają tą historię, oddaje sprawiedliwość i oni wiedzą, że są w swoim świecie i są bezpieczni. Wygląda to dobrze, jest zrealizowane ze zrozumieniem i wiarą, a ludzie, którzy tego nie kojarzą albo średnio pamiętają, są absolutnie zaintrygowani. Oni próbują tutaj zrobić coś podobnego, to znaczy najpierw jest taka scena, że tam Galadriela się bawi z dziećmi i statki składa z, jako dziecko się zresztą, bawi się z innymi dziećmi. I składa z papieru stateczki, a później rozmawia ze swoim bratem, który wygłasza do niej monolog taki, że musiałem później sprawdzić, czy to w ogóle było zaczerpnięte z czegokolwiek, ponieważ jest takim grafomańskim no jak to wszystkie elfy, no. Wyrzutem, no ale no nie, no, no zapytasz, wiesz, no, elfa o pogodę i on ci opowie, tak, że och, tak, tylko, na zachodzie, właśnie o to chodzi, że można to napisać księżyc lepiej, można to napisać gorzej, a on gada o tym, że kamienie patrzą tylko w dół, dlatego toną, a statki patrzą w górę, dlatego płyną, co nie ma żadnego sensu. Jest grafomanią po prostu. No, można powiedzieć, że nie ma racji, no jest, nie? Bo tak. Nie dlatego statek nie tonie, no. A później jest historia wojen elfów i upadku Walinoru i pościgu elfów za Morgotem. Jest historia przedstawiona, w której po zniszczeniu drzew Walinoru elfy ruszają, żeby dopaść Morgota. Tylko że nie tak wygląda historia przedstawiona w Silmarillionie, w książkach w ogóle. Historia przedstawiona w książkach wygląda tak, że rzeczywiście Morgoth zniszczył drzewa Walinoru, ale przy okazji ukradł Silmarille, czyli kluczowe, tytułowe klejnoty, które stały... Dlaczego to się nazywa Silmarillion w ogóle? Ponieważ one stają się kołem zamachowym całej tej historii z tego powodu, że są własnością tam Faenora, jednego z królów elfów, którego w związku z tym, że zostają mu wykradzione, opanowuje chciwość i poprzysięga, że jego ród wydrze te Morgotowi te klejnoty i że pozostaną one w jego rodzie na zawsze. Więc nie dość, że sprzeciwia się jemu, to sprzeciwia się również innym elfom. Jest to zdrada jego, inne elfy też mu zazdroszczą. Jest to jakiś taki pierwszy jad, który się wsącza w idealną rasę i rusza tymi statkami. Tylko żeby ruszyć tymi statkami, musi wymordować plemię elfów, które nie chce oddać tych statków, żeby tą podróż odbyć. I jest to triumf chciwości, żądzy i upadek taki duchowy również tych istot, co jakby pokazuje, co interesowało Tolkiena. Że Tolkiena interesowały właśnie herosi, ich niedoskonałości, ich upadek, to, co za tym idzie. Ci, którzy się odłączają od nich i jakie są ich losy. Przede wszystkim schyłek świata go interesuje. To znaczy to, jak piękne elfy budują wspaniały świat i żyją w cieniu gwiazd, po czym jak upadają nie tylko przez knowania złych istot, ale przez swoją własną niedoskonałość, chciwość i różne właśnie niuanse, które autor tutaj potrafił wykorzystać i potrafił stworzyć z tego właśnie takie heroiczne historie, które nie były po prostu tym, że coś się stało, więc ruszyli na wojnę, bo tak naprawdę Tolkiena, to, że Galadriela teraz zastanawiali się, co zrobić, żeby fajną kobiecą postać stworzyć w Władcy Pierścieni. Zróbmy z niej badasa. Tolkiena, tak naprawdę mam wrażenie, z tego
co on zostawił literacko, nie interesowało tak naprawdę badasowatość. Tam wszyscy byli dobrzy w mieczu i walczyli całkiem nieźle. Bardziej go interesowały właśnie dokonania, że władca był sprawiedliwy, był mądry, stworzył ród, był wierny swoim zobowiązaniom, czuł w sobie wiatr historii po prostu. Bardziej go takie właśnie mitologiczno-historyczne rzeczy interesowały. Czuł sobie wiatr, interesowały. To tu jeszcze Max napisał, że malutka łyżeczka soli też pomaga na zgagę. Tak? I też różne takie dolegliwości. No cóż, po raz kolejny nam przypominacie, że nie ma Joe... No ale ekranizują elementy, to znaczy są w tym serialu, ja nie wiem jakie prawa oni kupili, ale są w tym serialu elementy, które są zaczerpnięte bezpośrednio z filmu. Musieli kombinować, no. Owszem, ale mogli kombinować ale nie, tak, nie jak Maciek powiedział. Trzeba było po prostu Maćka zapytać, jak ma to wyglądać. I byłoby dobrze, no. Posłuchajmy jeszcze na koniec. Mhm. Dotarły do nas wieści, które nam wysyłacie, no. Nie wiem, chciałeś nawiązać do tego? Nie, to nie nasza sprawa. Dobrze, więc dziękujemy za wszystkie SMS-y. Wysyłajcie nam wiadomości również na naszym fanpage'u na Facebooku. On wygląda jakby nie działał, ale tak nie jest. Ktoś tam jest z tyłu ciągle. Ja odpowiadam, staram się i teraz jeszcze na koniec, no może tak, kiedyś było lepiej, teraz wiadomo jak jest, więc posłuchajmy takiej nostalgicznej trochę nuty. Również Wu-Tang Clan zmiksowany z Władcą Pierścieni H.O.B.B.Y.T. Man i widzimy się w przyszłym tygodniu. Na temacie Hobbitonu. Dzięki wielkie, Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. Ejo. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.